a tym razem w testosteronie, produkt, o który prosiłyście wielokrotnie. Jest to ta słynna hybryda, słynny lakier hybrydowy Nikui. Przyznam szczerze, mam go w ręku pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu kupiłam ten produkt specjalnie z myślą o testosteronie, więc generalnie jestem bardzo ciekawa, co to się będzie działo. Opakowanie tu generalnie nie ma o czym mówić, też nie jest używany, w związku z tym nie wiem, jak się zachowuje, czy ta folia schodzi, czy ta folia w jakiś sposób się wykrusza, odbarwia. No widzę, że tutaj niezbyt ładnie jest ta nalepka przyklejona, nierówno. Mnie osobiście trochę to razi, bo jestem estetką, ale już nie wydziwiajmy, absolutnie nie chcę się tego czepiać. Poza tym, co tutaj mamy napisane? Przerwać stosowanie w przypadku pojawienia się podrażnień, bla, 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 bla. Dobra, a ile mam utwardzać ten produkt? Szkoda, nie wiem. Będę musiała sięgnąć głębiej do opisu gdzieś w internecie producenta. Mamy napisany krok drugi, lakier hybrydowy. I teraz, żeby maksymalnie utrudnić sobie życie, wybrałam kolor, który generalnie uchodzi za dość trudny, czyli jasny, pastelowy róż. Ale z drugiej strony, żeby maksymalnie ułatwić sobie pracę i dać mu szansę, dać mu fory, przygotowałam sobie powierzchnię paznokcia naprawdę już tak idealnie, jak to tylko możliwe. Po pierwsze, zbudowany paznokieć jest ok, jest ładnie. Opracowałam go sobie najpierw pilnikiem, później wygładziłam polerką stroną mocniejszą, później polerką stroną delikatniejszą. W międzyczasie jeszcze oczywiście wyfrezowałam przy skórkach po to, żeby uzyskać ładną S-line. Następnie bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, dobrej jakości bezpyłowym płatkiem. Zobaczcie, pokażę to jeszcze raz. Słychać jak tre? Na pewno słychać, posłuchajcie. Tre bardzo mocno, z całej siły. A tu nie ma grama paproszka, nie ma ani grama włoska. W związku z tym dobrej jakości płatkiem przetarłam powierzchnię, żeby żaden mikrowłosek mi tutaj nie bruździł. Teraz jestem gotowa do odsunięcia jeszcze skraju fałdu proksymalnego, żeby podmalować sobie trochę głębiej i możemy malować. Sięgam więc po mój smart block. Tu widzę troszkę oliwki jeszcze, bo używałam go wcześniej. I bardzo dobrze, tak ma być. Oszczędzamy lasy, oszczędzamy papier, więc daleko od oliwki nakładam sobie kapkę tego produktu. Sięgam po cienki pędzelek, którym maluję sobie standardowo przy skórkach. Długość włosia około 1 cm. No i lecimy. Normalnie trzymałabym ten produkt w koszyczku, czyli tak, gdybym pracowała z klientką albo z modelką. Tutaj niestety lakier musi stać na blacie. Mówię niestety, bo tego typu sięganie, nabieranie zabiera zawsze dużo więcej czasu niż praca z koszyczka. Dodatkowo koszyczek, a właściwie ciepło mojej dłoni sprawia, że lakier staje się trochę bardziej płynny. A dla pasteli to bardzo ważne, żeby się lepiej nakładały. To taka drobna uwaga, drobna porada. Jeżeli natomiast nie całkiem idzie Wam jeszcze używanie lakieru hybrydowego, to polecam bardzo serdecznie mój kurs online z manikiru hybrydowego właśnie. Sztos! Absolutny sztos! Genialne szkolenie! Naprawdę polecam! No ale dobra, lecimy z tym koksem. Lecimy z pierwszą warstwą. Gładko, równomiernie. Bez dociskania. Nie chcemy, żeby nam się ten lakier rozstępował jak morze czerwone na boki. Broń Boże nie, albo jak fale tsunami idące na prawo czy na lewo. Lekko muskamy, delikatnie, bez wyginania pędzla w L. Trochę mnie zatkało. Pierwsza warstwa maźnięta byle jak, w trudnych warunkach tutaj. No wygląda pięknie. Wygląda rewelacyjnie. Teraz podmaluję sobie ładnie przy skórkach. Sięgam po smart block i malowanko. Dobra, słuchajcie, troszkę w pierwszej chwili pochwaliłam go za bardzo, minimalnie, bo stał fajnie, stał w porządku, ale dość szybko zaczął się rozlewać. Dość szybko zaczął sunąć na boki, w związku z tym włożę tą pierwszą warstwę do lampy. Nie będę już idealnie dopieszczać produktu. Osobiście wolę kolory, które są troszeczkę gęstsze, które są troszkę bardziej stabilne. Ten polał się stosunkowo szybko. Aczkolwiek ok, od biedy absolutnie można śmiało przyjąć, że jest to kwestia gustu i indywidualnych preferencji. Teraz utwardzamy go sobie. Nie wiem ile, no więc na wszelki wypadek przyjmijmy, że 60 sekund, bo to taki raczej standard.
Tym bardziej, że używam lampy klasycznej 48 W, taki tryb mam włączony. Kliknęłam 60 sekund i zobaczymy, jak będzie się zachowywał przy drugiej warstwie. Przypominam, drugą warstwą już pracuję dużo sprawniej, dużo szybciej, nie bawię się w żadne podmalowywanie przy skórkach. I też istotne jest, że kolor przy skórkach, albo nawet podskórki, nakładam przy pierwszej warstwie, broń Boże, nie przy drugiej. Dlaczego nie? Zapraszam do kursu online albo do darmowego odcinka w Akademii Online parszywej trzynastki, czyli 13 powodów powstawania alergii, poparzeń i podrażnień chemicznych. A póki co, bez alergii i bez poparzeń, mam nadzieję, lecimy z drugą warstwą. Ok. Przy drugiej warstwie krycie mam w pierwszej chwili też bardzo ładne. Teraz troszeczkę, wybaczcie, zabiorę Wam obraz, bo muszę zobaczyć z bliska, co się tutaj dzieje. Muszę mieć pewność, że ten kolor jest nałożony naprawdę ok. Pokażę Wam zaraz efekt końcowy. Natomiast póki co, w momencie, kiedy nie kładę materiału przy samych skórkach, bo już nie mam takiej potrzeby, pokrycie, ta aplikacja wygląda naprawdę ok. Wygląda naprawdę w porządku. Spokojnie mogę iść tak do lampy. No i słuchajcie, mamy to. Druga warstewka położona fajnie, pokryło to bardzo dobrze. Zaraz jeszcze nałożę top, zaraz jeszcze nałożę oliwkę i wtedy wiadomo, że ten efekt będzie pełny, będzie ładny, wyjdzie kolor w pełnej krasie. Natomiast na ten moment, na tę chwilę, myślę, że śmiało mogę powiedzieć takie 8 na 10. Zobaczymy też jeszcze, jak ten kolor będzie się zachowywał. Też ważne, żeby sprawdzić, czy na pewno w każdej lampie utwardza się dobrze. Ja mam bardzo mocną, bardzo dobrą, bardzo fajną lampę, w związku z tym nie mam problemu, ale miejmy świadomość, że kolory dobrze napigmentowane nie będą w pełni dobrze polimeryzować w lampach słabych. Przy czym uwaga też, nie do końca będzie to wtedy wina lakieru. Z drugiej jednak strony pamiętajcie, że można mocno dopigmentować produkt, żeby krył ładnie, ale jeżeli będą zbyt duże problemy z polimeryzacją, to nie będzie materiał, na którym chciałybyśmy na co dzień pracować. To też taka drobna, dodatkowa uwaga dydaktyczna. Na ten moment natomiast mogę śmiało powiedzieć takie 8, 8,5 na 10. Sprawdzę jeszcze na plaży, jak się zachowuje, czy przypadkiem nie będzie tracił pigmentu, czy nie będzie tracił koloru. Ale to nam mam znać za 3 tygodnie. Póki co, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.